Nie odczytam ich. Nie odczytam ich. Jest kolejny. Patrz! To wąż świata! Jest większy niż myślałem. O, patrz! Dziabnął Thora! Albo dziabnie. Chyba. Co to? Strasznie cuchnie. Trucizna. Przełożymy te runy z Muspelheimu. Aha. Co to było? Strasznie cuchnęło. Twoja matka mówiła na nie plugawe pale. To trująca magia. Pokazała mi, jak je neutralizować. Co? Zabawne, że dałeś jej ci czegoś nauczyć. Tak. Ale tu mgliście. Znowu krasnolud. Powinniśmy... Nie. Szkoda na niego czasu. Przepraszam, ale...
Skąd masz ten topór? To nie twoja sprawa. Nie będę się sprzeczał, ale znam to ostrze. To jedno z naszych, ale nie zrobiliśmy go dla ciebie. Zejdź z drogi. Nie mogę. Kobieta, dla której je zrobiliśmy, no cóż, bardzo ją lubię i byłbym bardzo niepocieszony, gdyby okazało się, że... Coś jej zrobiliście? Topór był mojej mamy. Zostawiła go ojcu przed śmiercią. Fej nie żyje. Bardzo mi przykro to słyszeć. Była wielką wojowniczką i dobrą kobietą. Dobrze. Tak, zajmę się usprawnieniem topora. Ale nikt cię o to nie prosił. To prawda, ale znając twoją matkę, na pewno by chciała, żebym naprawił ten wandalizm, którego mój brat dopuścił się na jej toporze. Wiedziałem. Jesteś bratem Broka. Tam jest druga połowa znaku. Ten niebieski to twój brat? Tak. Chociaż ja jestem znacznie zdolniejszy. Nie chwaląc się, przysięgam na Freję. Nie usuwaj jego pracy, tylko ją ulepsz. Dobrze, ale czy możesz sam go tam położyć? Rękojeść się z... Nie. Brudna. No dobrze. Po prostu... Czy to krew? Nad czym pracujesz? To zwę to przesuwaczem nieba. Ta góra to prawdziwy skarbiec rzadkich zasobów. Gdy je wydobędę, będę je musiał jakoś znieść. Wiesz, jak to naprawić? Nie mam bladego pojęcia. Ej, Sindri! Mamy coś ciekawego. Ofiary dla Tyra. Nieczęsto można je spotkać. Czemu? No wiesz, jak jest. Odyn nie przepadał za Tyrem. Myślałem, że wszystkie zniszczył. Ugh!
Wszystkie krasnoludy są dziwne jak Brock i Sindri? Nie. Ciekawe, czemu już się nie dogadują. W końcu są rodziną. To wyłącznie ich sprawa, chłopcze. Dobrze. Thank you.
Ciepełko. Nie dotykaj! Wciąż to naprawiam! Głupi łysol, co jest z tobą nie tak? Czegoś tu nie mamy. Aha. Nie mogę stwierdzić. Zbliżamy się do góry? Owszem. Lista! Kolejny upiór! Lista! Ojcze, uważaj! Lista! Jeszcze sekunda! Użyj strzał! Nilda! Moment! Moment!
Nie jestem gotów! Tam. Naprawdę nie chciała, żeby ktoś to otworzył, co? Ale kogo obchodzą klątwy, co? Atreusie, do mnie. Dobra, idę. Myślisz, że teraz, pod koniec naszej wyprawy, mógłbym ją ponieść? Mówiłem, że nie. Czemu? Dla mnie i tak znaczyła więcej. Co? No znaczy, znałem ją lepiej. Ty dużo polowałeś. Lepiej dla ciebie, żebyś zamilkł. Łatwe.